Polskiej Solidarności witamy na obchodach 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Nasze spotkanie rozpoczniemy modlitwą, o którą prosimy księdza prałata Józefa Dobosza. Pomódlmy się za Polskę, naszą umiłowaną ojczyznę, opiekę Bożą dla niej i opiekę Maryi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Królowo Polski, święty Janie Pawle II, błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko, mów zapłać. Proszę o zajęcie postawy do hymnu państwowego. Salut! Szanowni Państwo, wysłuchaliśmy dziś już wiele słów pięknych o naszej ojczyźnie i o tym, co przydarzyło się 37 lat temu i co trwa nadal, co trwa w naszych sercach, w naszych duszach, w naszych umysłach. Myślę, że tak jak gromadzimy się tutaj co roku, tak będziemy się gromadzić dalej, bo naszej ojczyźnie potrzebne są te przemiany, które zostały zapoczątkowane 37 lat temu przez Solidarność. Więcej nawet. Potrzebna jest realizacja wielu postulatów, tych 21, które wydawało się, że już dawno powinny być zrealizowane, a niektóre z nich dziś są nawet podnoszone jako te niewłaściwe, nawet można powiedzieć, cofnęliśmy się w realizacji niektórych z nich, jak choćby tak jak mówił pięknie ksiądz arcybiskup w sprawie wolnych niedziel. Kiedyś walczyliśmy o wolne soboty. Ale myślę, że jesteśmy w takim momencie historycznym, w którym jest szansa na to, żeby te wszystkie przemiany, które wtedy zostały zapoczątkowane, to dążenie do Polski sprawiedliwej, do Polski suwerennej, mówiącej własnym głosem. Mówię to z całym przekonaniem o własnym głosie, bo przypominam sobie, kiedy kilkanaście lat temu byłem z wizytą samorządową w jednym z landów niemieckich, to wówczas zazdroszczono nam Solidarności. Mówiono, że gdyby nie Solidarność, to nie runąłby mur berliński. A dziś jak to wygląda, wiecie Państwo sami. To dzisiaj my jesteśmy bardzo często pouczani, choć jesteśmy dumnym i twardym narodem i myślę, że takim pozostaniemy. Ale nie będę dzisiaj mówił zbyt długo, dlatego że mamy szczególne przesłanie. Przesłanie od pani premier, która miała tu dzisiaj być z nami. Była w Lubinie, wiecie Państwo, że były tam też bardzo ważne uroczystości. Dlatego bardzo proszę pana wojewodę o odczytanie listu od pani premier. Bardzo proszę, panie wojewodę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uczestnicy dzisiejszej uroczystości, proszę pozwolić, że w imieniu pani premier Beaty Szydło odczytam list, który został do Państwa skierowany, jednocześnie przekazując pozdrowienia i zapewnienia o tym, że ze wszystkimi uczestnikami dzisiejszej uroczystości, z całym środowiskiem Solidarności Małopolskiej pani premier łączy się także dzisiaj w sposób duchowy. Szanowni Państwo, porozumienia sierpniowe to jeden z kamieni milowych naszych zmagań o wolność, które doprowadziły Polskę do upadku komunizmu, a Europę do zniesienia podziałów i zjednoczenia. Przyczyniły się do tego, że słowo solidarność, rozumiane dziś na całym świecie bez konieczności przekładu, pozostanie symbolem pokojowego dążenia Polaków do suwerenności. 37 lat temu, w sierpniu 1980 roku, fala strajków uświadomiła komunistycznej władzy siłę naszego narodu. Ukazała odwagę Polaków w obronie podstawowych wartości, prawa narodów do wolności, sprawiedliwości społecznej, godności ludzkiej pracy. Na Wybrzeżu, w Stoczni Gdańskiej, gdzie wciąż żyła pamięć krwawo stłumionych protestów grudnia 70, w 21 postulatach wystosowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy skupiły się bunt wobec komunistycznej dyktatury i wolnościowe nadzieje Polaków. Wśród postulatów znalazł się ten pierwszy i, jak pokazała historia, najważniejszy. Powstanie NSZZ Solidarność, jedynej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej. Dziś składamy hołd bohaterom tamtych sierpniowych dni. Wyrażamy naszą wdzięczność i głęboki szacunek wobec ludzi, którzy nie wahali się podjąć ryzyka w imię godności i prawdy. Tutaj, w Krakowie, pamiętamy także o małopolskim rozdziale powołania niezależnych związków zawodowych. Nie zapominamy o strajkujących w przedsiębiorstwie budownictwa energetycznego Elwood, w hucie imienia Lenina, o głodujących w kościele Arka Pana, o pracownikach Biblioteki Jagiellońskiej i Krakowskiej Komunikacji Miejskiej oraz wielu innych, często bezimiennych bohaterach, których postawa przesądziła o jedności i skuteczności sierpniowego protestu. Bogatsi o historyczne doświadczenia wiemy, że siła zjednoczonej, wówczas blisko 10-milionowej Solidarności, zdołała przetrwać represję stanu wojennego i doprowadzić Polskę do bezkrwawego zwycięstwa nad komunizmem. Porozumienia sierpniowe to niezbywały element dziedzictwa polskiej wolności. Niepodległa Rzeczpospolita także dziś potrzebuje sprawiedliwości społecznej, szacunku wobec każdego człowieka i godnej pracy. Potrzebuje respektowania prawa naszego narodu do samostanowienia. Wciąż mamy obowiązek na nowo urzeczywistniać te wartości, za które w sierpniu 1980 roku wielu zapłaciło wysoką cenę. Łączę wyrazy szacunku. Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów. W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność kwiaty składają pan przewodniczący Wojciech Grzeszek, wiceprzewodniczący Jerzy Smoła, sekretarz Adam Gliksman i członek prezydium Zdzisław Szczur. Chodźcie na lewo, patrzcie na prawo, chodź. Prezes Rady Ministrów, pani Beaty Szydło, kwiaty składa pan wojewoda małopolski Piotr Ćwik.
Bardzo proszę panią kurator oświaty, panią Barbarę Nowak wraz z delegacją Małopolskiej Solidarności Sekcji Oświaty. W imieniu Sejmiku Województwa Małopolskiego kwiaty składa pan Kazimierz Barczyk. Bardzo proszę pana konsula generalnego Węgier, pan Sándor Necki. Bardzo proszę pana senatora Zbigniewa Cichonia. Bardzo proszę delegację Prawa i Sprawiedliwości, panią poseł Barbarę Bubulę, panią Elżbietę Dudę i pana senatora Marka Pęka i radny miasta Krakowa, pan Koręcki i pan Stanisław Rafał. W imieniu prezydenta miasta Krakowa kwiaty składa pan Paweł Stańczyk. W imieniu Rady Miasta Krakowa pan Adam Kalita wraz z radnymi Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof Durek, Bolesław Kozior, Michał Drewnicki, Łukasz Słoniowski. Chyba wszyscy. Bardzo proszę Komitet Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu Antoni Wiatr, Marian Bracha. Proszę w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Krakowski kwiaty składa pani dyrektor Magdalena Głowa. Bardzo proszę, Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. kwiaty składa pan prezes Henryk Łabędź. Bardzo proszę, Krakowski Klub Gazety Polskiej imieniem Janusza Kurtyki. Thank you.
W imieniu Lasów Państwowych kwiaty składa pan dyrektor Jan Kosiorowski. Wraz z dużą delegacją. Wygląda na to, że wszyscy po kolei: nadleśnictwo Brzesko, pan Zdzisław Kamiński, nadleśnictwo Dębica. I nadleśnictwo Miechów. Ale to nie jest dobrze, gdzieś nie było, Małopolski. No nie, to... No nie, o co chodzi? Ale... A nie, no nie bardzo. Bardzo proszę, Stowarzyszenie Sympatyków generała Ryszarda Kuklińskiego. Bardzo proszę, NZZ Solidarność, oddział Tarnów. Pani Danuta Kądziołka, Janusz Sikorski. Bardzo proszę, Zakon Rycerzy Jana Pawła II, Chorągiew Krakowska. Proszę, Honorowy Komitet Obchodów 30-lecia Demonstracji Nowochódzkich, pan Grzegorz Gorczyca, Leszek Janowski i Kazimierz Łapczyński. Regionalna sekcja kolejarzy NZZ Solidarność, pan Henryk Sikora, Teresa Zbylut i Ireneusz Dynowski. Bardzo proszę, Komisję Robotniczą Hutników NZZ Solidarność. Bardzo proszę, Komisję Zakładową NZZ Solidarność, Grupa Azoty Tarnów. Brawo! Yeah.
walka Solidarności o godne życie się jeszcze nie zakończyła. Jak Państwo wiecie, kwestionowana jest sprawa równego wieku kobiet i mężczyzn emerytalnego przez Unię Europejską. 16 odbędzie się pikieta w Warszawie. Już dziś wszystkich Państwa serdecznie na nią zapraszamy. Bardzo proszę.